No się ma, Damian z tej strony, i opowiem Wam historię. Odkąd sięgam pamięcią ładnych parę lat wstecz, to kiedy szukaliśmy wiedzy na temat treningu na przeróżnych stronach internetowych, forach czy też w kolorowych czasopismach, to zazwyczaj najwięcej mówiło się o tym. Które ćwiczenie jest najlepsze na daną partię mięśniową, ile powtórzeń na siłę, ile na masę, ile na redukcję. Czasami ktoś tam zapytał, ile razy w tygodniu e, trenować daną partię mięśni, no ale zazwyczaj było to raz w tygodniu. Ewentualnie brzuch. No, brzuch był e, jedynym wyjątkiem, no bo brzuch. Trenowało się codziennie, bez wyjątku, nieważne jaki to był akurat trening, i tak naprawdę o jakichś specjalnych sposobach progresowania było mało informacji. Owszem, Wiadomo było, że należy dokładać ciężaru regularnie. Ile, kiedy i jak to już nie za bardzo wiadomo. Najczęściej wyglądało to tak, że amator, taki jak, jak ja w tamtych czasach, przychodził sobie na siłownię, robił jakiś trening, który był mocno intuicyjny, ewentualnie zerżnięty z, z kolorowego czasopisma. Robiło się, ile w lezie. Na pałę, a jak człowiek miał lepszy dzień i czuł się na siłach, no to brał trochę większe antle, ewentualnie nałożył trochę więcej na sztangę, no i robił progres za pomocą ciężaru, ale, ale nie było to jak, jakoś tak mocno sformalizowane. Po prostu gdzieś tam każdy wiedział, że ten ciężar musi iść w górę. Z jednej strony, dlatego że fajnie jest dźwigać duże ciężary, a z drugiej strony, dlatego że no. Nie urośniesz, jak nie będziesz dokładać. I to było tyle. Dlatego, w dzisiejszym odcinku podcastu, yy, powiem co nieco na temat sposobów progresowania na siłowni w treningu siłowym i nie tylko. Zaczynamy. Chociaż obecnie, z tego co udało mi się zaobserwować, to wiedza treningowa poszła naprawdę bardzo mocno do góry. Mimo wszystko, nadal spotykam się z takimi postami czy pytaniami, które pokazują jakiś plan. Górnolotnie powiedziane, plan, po prostu zestaw ćwiczeń i rozpisane serie oraz powtórzenia. I to jest tyle. To, co najwyżej, może być plan na jedną jednostkę treningową, i to do tego niedorobiony, ponieważ nie ma rozpisanych, Ciężarów, czy to za pomocą procentu ciężaru maksymalnego, czy też po prostu wpisane, ile tam kilogramów wziomek ma dźwigać. Tak naprawdę plan treningowy, dobrze rozpisany, powinien zakładać również jakiś rodzaj periodyzacji, czy też progresji. No generalnie perio periodyzacja to jest to, co planujemy, a progresja to jest to, co następuje, czyli jest pewnego rodzaju wynikową samej periodyzacji, tak? Czyli jeżeli ja założę, że będę dokładał przez 8 tygodni w martwym ciągu co tydzień 2,5 kg, potem zejdę z powtórzeń, załóżmy, z 8 powtórzeń na 6 i dalej będę dokładał jeszcze przez 4 tygodnie 2,5 kg, to jest periodyzacja. A progresja to jest to, co wynika, czyli jeżeli wykonam ten plan zgodnie z założeniami, no to progresja będzie wyglądać dokładnie tak samo jak periodyzacja. Tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Jeżeli się mylę, no to mnie poprawcie. Ale do meritum, jeżeli wpiszecie sobie w internecie rodzaje progresji treningowej, no to natraficie na opisy przeróżnych metod treningowych, jak periodyzacja liniowa, falowa czy też falująca jak metoda sprzężona na przykład ale, ale nie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać ponieważ jak większość osób myśli o progresie siłowym no właśnie, czym jest progres siłowy? Dla wielu osób to jest po prostu to są po prostu postępy siłowe, jakie robimy na siłowni. Jeżeli ktoś dzisiaj dźwiga 100 kg na ławce, a za pół roku dźwignie 120, no to ma progres siłowy, bo dołożył 20 kg. Prawda? Tak to mniej więcej rozumiemy. Ale, ale można to też rozumieć trochę inaczej, właśnie w formie takiej periodyzacji, że zakładamy, że dokładamy tyle i tyle ciężaru co tydzień. I najczęściej w ten sposób się na to patrzy. Jeżeli planujemy jakieś treningi, prawda, mamy programowanie treningowe, no to zazwyczaj opera, operuje się kilogramami, ile dokładać, co ile tygodni. Na przykład, prawda, załóżmy w dużych ćwiczeniach co tydzień 2,5 kg, w małych ćwiczeniach, załóżmy co dwa tygodnie 2,5 kg. Ale yy, ciężary to nie wszystko, ponieważ różnych zmiennych, różnych parametrów treningowych jest mnóstwo. Yy, weźmy sobie pod uwagę na przykład ilość yy, powtórzeń oraz serii, yy, czy też ogólną yy, objętość treningową, czy też tonaż który wykonujemy na danym treningu. Jeżeli na przykład ja jednego dnia zrobię w sumie 30 powtórzeń z ciężarem 100 kg, a za jakiś czas Zrobię w sumie 40 powtórzeń, ale z ciężarem 90 kg. No to tonasz się podniósł. To już objętość treningowa wzrosła. I mimo, że te ciężary zmalały, to jednak jakiś progres jest, ponieważ byłem w stanie z relatywnie dużym ciężarem wykonać dużo większą ilość serii oraz powtórzeń na treningu. Także ilość powtórzeń sama, czy też serii albo serii oraz powtórzeń może być wykorzystywana do progresowania z treningu na trening. I bardzo często bywa tak, że osobom, które na przykład wracają po długiej przerwie albo osobom początkującym nie rozpisuje się od razu, załóżmy 10 serii przysiadów na jednostce treningowej, bo raz że może ich to przerazić, a dwa, że mogą po prostu nie podołać. Dlatego załóżmy, zaczynamy od czterech serii i za tydzień dokładamy jeszcze dwie i Ciężaru nie zwiększamy. Robimy, y, zos, y, ciężar zostaje taki jaki był, ale robimy dwie serie dodatkowo i tak dochodzimy, załóżmy do 10 serii. I potem dopiero powolutku progresujemy z ciężarem. Jest to, jest to jakiś y, sposób bardzo popularny nadal, nadal, ale do tych mniej popularnych przejdę w dalszej części materiału. Co jeszcze zauważyłem? Jeżeli mamy ćwiczenia które wykorzystuje się na przykład do naprawy słabych ogniw i są to ćwiczenia wykonywane z bardzo małym ciężarem to ciężko jest z treningu na trening dołożyć ten kilogram czy dwa w momencie jeżeli machamy hantelkami 5 kg tak? jeżeli ktoś na przykład robi trap free race z piątkami przykładowo 3, 3 razy, razy 12 powtórzeń, to ja jestem przekonany, że bardzo mało jest takich osób, które wezmą za tydzień hantelki 6 kg i zrobią tą samą ilość powtórzeń oraz celi na treningu. No jest prawie niewykonalne. Ewentualnie e ewentualnie będzie to oznaczać, że tydzień wcześniej był, był po prostu za lekki i ta y ten wysiłek treningowy był zbyt mały, żeby to zrobić. Albo jeszcze inna sprawa, bo Trap Free Race często jest wykorzystywane jako y, ćwiczenie aktywacyjne. Ćwiczeń aktywacyjnych nie należy wykonywać nad, y, nadmiernie ciężko. Jeżeli, jeżeli to jest wysiłek y, porównywalny do jakiejś ciężkiej serii roboczej głównego ćwiczenia, no to aktywacja. Y, Owszem, zachodzi, ale już zmęczenie tych kluczowych mięśni, które chcieliśmy aktywować, jest tak duże, że może nam przeszkodzić w wykonywaniu tego docelowego ćwiczenia. Dlatego, jeżeli dokładamy za szybko, no to też możemy sobie zepsuć, zepsuć progres, bo, bo jeżeli aktywujemy jakiś mięsień, który akurat nam nie trybi w głównym boju i i zamiast, zamiast go po prostu lekko pobudzić, żeby on, żeby on działał jak należy, to my go zajeżdżamy już seriami rozgrzewkowymi, no to potem pada i potem są takie sytuacje, że o, to ćwiczenie jest do dupy, to, to, to nie działa. No, no nie, no, działałoby, jakby harpy nie wynosiło 9,5, tylko załóżmy, nie wiem, 7 i wtedy by było ok. I teraz tak do tematu RPI jeszcze przejdę w następnej części, tylko dopowiem um, o tych małych ćwiczeniach. Wydaje mi się, że jeżeli na przykład jednego tygodnia zrobię sobie 4 razy 8 jakimiś małymi handlami, ćwiczenia, które ma być, ma być po prostu dodatkiem, i wiem, że nie jestem w stanie skutecznie dołożyć większego ciężaru w następnym tygodniu to nie robię 3 razy 8 w następnym tygodniu z większym ciężarem, tylko ciężar zostaje i robię 3 razy 9 na przykład. A w następnym 3 razy 10. Tak dojdę sobie do 12, 13 powtórzeń, może 15, jeżeli akurat w tym wypadku yy, plan to zakłada i jest to potrzebne. No to sobie potem w następnym tygodniu schodzę z powtórzeń, z powrotem do 3 razy 8 i biorę większy hantel. Analogicznie, analogicznie ze sztangą, jeżeli wykonujemy jakieś pomniejsze ćwiczenia, na przykład uginanie ramion stojąc i przy 10 powtórzeniach z ciężarem 30 kg już jest padaka, już się telepiecie, no to ciężko jest dołożyć 2,5 kg na następnej, na następnej sesji treningowej, gdzie to jest prawie 10% całego ciężaru. To jest bardzo dużo. Tak, jeżeli, jeżeli ktoś na przykład dźwiga 300 kg w ciągu i za tydzień dołoży 2,5 kg, to to nie, nie jest nawet 1% tego ciężaru. A, a przy 30 kg to już jest prawie, prawie 10%, prawda? To jest duży przeskok, dlatego również warto sobie dołożyć najpierw to jedno, dwa powtórzenia, zwiększyć objętość. Potem zmniejszyć sobie ilość powtórzeń i dopiero wtedy dołożyć ciężar. Wtedy mamy pewność, że jest progres. I znowu wspinamy się z tygodnia na tydzień w powtórzeniach, i, <gryw> i wychodzi na to, że, że dołożyliśmy ciężaru na tej samej objętości co wcześniej i jest elegancko. Czyli nasza siła wzrosła, nasza sprawność wzrosła i prawdopodobnie łapa również też urosła. A teraz obiecane RPI. Skala RPI, jak pewnie wielu z Was dobrze wie, to jest takie narzędzie bardzo subiektywne. Można by rzec hajtowane przez wiele osób, ale jeżeli ktoś dobrze już poznał swoje ciało i, i wie na ile go stać, to taka skala RPI również może mu pomóc progresować. I tutaj już w takim. Um, treningu um, intuicyjnym to się sprawdzi tylko teraz tak warto wspomnieć, że trening intuicyjny to nie znaczy że przychodzimy na siłownię nabuzowani przed treningówką patrzymy na maszyny ene duelike dobra to dzisiaj robię to, to, to i to i i napieprzamy, nie Masz swój plan, masz zestaw ćwiczeń, zestaw y, powtórzeń, prawda, serii i tak dalej. Wiesz, jak to wykonywać. Przychodzisz na siłownię i robisz na takie RPI, na ile powinieneś. Jeżeli masz założone w tym tygodniu RPI 8 na dane ćwiczenie, to robisz na RPI 8. I czy ty dołożyłeś y, w końcu tego ciężaru, czy nie. Czy, czy może trochę tego ciężaru zdjąłeś, bo miałeś gorszy dzień? To nie jest ważne. Kierujesz się tymi odczuciami. Jeżeli masz załóżmy dwa powtórzenia w zapasie w jakimś ciężkim ćwiczeniu, które robisz na 5-6 powtórzeń, no to wtedy kończysz. Tak. I jak sprawdzić to, na ile nas stać? Można na przykład sobie zrampować serie wstępne. I dokładać, 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 dokładać. OK, jest OK. No to, no to lecimy z dalszymi seriami wstępnymi. To jest bardzo nieprecyzyjne. Ja wiem, że można sobie. E... No, że mało jest, mało jest takich osób, które będzie w skuteczny sposób, w ten sposób yy, progresować, ale jeżeli ktoś spędził naprawdę wiele lat na siłowni i na przykład yy, nie jest jakimś tam zawodnikiem, nie szykuje się do, do żadnych zawodów, jest na deloadzie, to może sobie spokojnie na to pozwolić yy, i czasami yy, może to przynieść fajne efekty. Ja jednak uważam, że RPI zdecydowanie jest przydatne raczej jako takie narzędzie diagnostyczne, jeżeli mamy już kogoś, kto trochę dźwiga i mniej więcej wie, na ile go stać, no to po prostu wtedy wpisuje, jakie RPI zrobił w swoim dzienniku treningowym i na tej podstawie rozpisujemy mu następny tydzień. Oczywiście biorąc pod uwagę też inne czynniki, bo jeżeli na przykład napisze, no... OK, RP 9, ale miałem słaby dzień, zapierdol w pracy, kłótnia z żoną albo nie wyspałem się, nie jadłem śniadania. No to wtedy można już to trochę inaczej zinterpretować, ale wychodzę poza temat, także lecimy dalej. Teraz będą troszeczkę mniej oczywiste metody progresowania na siłowni. Jest takie ćwiczenie, które większość z Was zna. I pewnie stosuje. Jest to plank. Owszem, można robić planka z obciążeniem na grzbiecie. Wymaga to oczywiście asysty kogoś. Można sobie faktycznie co tydzień dokładać trochę ciężaru na garba i robić z tym planka. Spoko, fajnie. Tylko kto tak robi? Chciałem zacząć, zacząć właśnie od tego przykładu, ponieważ e, myślę, że e, najwięcej da to wszystkim do myślenia, ponieważ e, ci, którzy wykonują planki, no to nie dokładają ciężaru, tylko progresują w, z czasem. Co, co e, jednostkę treningową, dokładają parę sekund do swojego planka i są w tym coraz lepsi. Aż w końcu plank staje się tak nudny, że trzeba go wymienić na jakieś inne ćwiczenie. Tu już zahaczam o kolejną, o kolejną część materiału, ale spokojnie, rozwinę jeszcze ten czas. No i teraz tak: kilka przykładów ćwiczeń, które mogą być, w których może być ten czas wykorzystany jako narzędzie progresji na przykład Zercher hold. Czyli świetne ćwiczenie na stabilizację odcinka piersiowego, na to, żeby prostowniki piersiowe były mocniejsze, bardziej wytrzymałe. Jeżeli zapada wam się odcinek piersiowy, macie z tym problem, to Zercher hold będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. No, i tutaj możemy progresować w ciężarze. Załóżmy, zakładamy sobie, że trzymamy 30 sekund i co tydzień dokładamy ciężaru. Ale załóżmy, jeżeli jesteśmy w tym ćwiczeniu bardzo słabi i mamy mało tego ciężaru na sztandze, no to zamiast powtórzeń, tak jak wcześniej, analogicznie do tych mniejszych ćwiczeń w stylu trap-free race, chociażby, to zamiast tego ciężaru dokładamy sobie sekund. I przykładowo. Pierwszy trening 40 kg Sztanga, stoimy 30 sekund. Następny trening stoimy 35-40-50. Załóżmy potem cofamy się z powrotem do 30 sekund i już zakładamy większy ciężar na Sztangę. Eee, inne ćwiczenia, które wymagają właśnie statyki takiej. Jak na przykład deska bokiem, tak zwana rozgwiazda, też, czyli deska bokiem z rozłożonymi rękami i nogami na bok. Też, mo, też właściwie tu wyłącznie wchodzi w grę e, progres czasem i ewentualnie seriami. No bo można uznać, że, że jeżeli robimy pod rząd 30 sekund pracy. Minuta przerwy. 30 sekund pracy, minuta przerwy. To już mamy dwie serie, nie? Trzecią serię dokładamy 30 sekund. O to mi chodzi właśnie. Można sobie też dokładać serii tutaj. No, bo każde, każde praktycznie ćwiczenie zawiera się w takich w, w, w kilku parametrach, więc czas będzie tutaj intensywnością załóżmy, tak? Umownie, że czas będzie tutaj intensywnością treningową. Kolejne ćwiczenie, w którym możemy wprowadzić właśnie progresję z czasem, to po prostu trzymanie walizek w jednej bądź w dwóch rękach, albo zwisy na drążku, i w ten sposób ćwiczymy sobie chwyt również. Im dłużej wytrzymamy, tym ten chwyt jest mocniejszy. Tutaj również można progresować z ciężarem i z ilością serii, jak najbardziej, ale y, warto jest też tymczasem manipulować. Y, słynna tabata właściwie opiera się na na tym, że głównym tutaj głównym parametrem treningowym jest czas bo wykonujemy jakąś pracę załóżmy 30 sekund, potem 30 sekund co innego, 30 sekund co innego nie? przeplatamy sobie ćwiczenia i nie wykonujemy, nie wykonujemy ich na, na powtórzenia tylko na czas i ile tych powtórzeń wejdzie, tym lepiej Akurat w tym wypadku jestem mocno sceptycznie do tego nastawiony, ponieważ jeżeli trenujemy, to nie chcemy się rozwalić, a jeżeli na chama próbujemy wcisnąć jeszcze jedno koślawe powtórzenie w momencie kiedy serce próbuje nam wyskoczyć dupą, to jest to już niebezpieczne. Więc nie polecam. To jest tylko taki przykład teoretyczny. I teraz kolejna sprawa. Forma ćwiczenia i Tą część chciałbym połączyć z, z takim parametrem, który też pewnie bardzo dobrze znacie, czyli z tempem treningowym. Dlaczego? Ponieważ moim zdaniem jakaś znacząca zmiana tempa treningowego może zamienić jedno ćwiczenie, które się skupia na, jednym, na rozwoju jednej cechy, w drugie ćwiczenie. Które, mimo że wygląda tak samo, ale jest wykonywane w innym tempie, to już troszeczkę inaczej wpływa na pewne struktury. Co tutaj mam na myśli? Przysiady z pauzą na dole, przykładowo, albo wyciskanie z bardzo długą pauzą na klacie. Mogą być też pauzowane ciągi wszystko możecie pauzować. Oczywiście mamy również w tempie prędkość fazy ekscentrycznej czy też koncentrycznej. Długość czasu spędzanego w tym dopięciu na samej górze, załóżmy jak robimy przykładowo podciąganie. Jesteśmy już brodą nad drążkiem, no to tam trzeba załóżmy wytrzymać z 3-4 sekundy i tym też można progresować. I to też wzmacnia poszczególne fazy danego ćwiczenia. I to jest właśnie fajne, bo z jednego ćwiczenia zamienia się na drugie. Jeżeli mamy zwykły przysiad, no to wiadomo, rozbudowujemy czwóry, wzmacniamy ogólną siłę. W wielu wypadkach, przysiad bardzo mocno wzmacnia tylną taśmę poślady, ale jeżeli robimy przysiad z bardzo długą pauzą na dole, no to już tak. Cykl rozciągnięcie skurcz już nie ma takiego wielkiego znaczenia czyli napięcie mechaniczne na ścięgna, na, na mięśnie, z czasem spada im dłużej. Jesteśmy w tej pauzie, czyli wychodząc do góry, jesteśmy już dużo, dużo słabsi, ponieważ nie mamy, nie wykorzystujemy potencjału tej siły sprężystości. Co to może dla nas oznaczać? Po pierwsze, oszczędzamy ścięgna, ponieważ nie ma tego momentu szarpnięcia. Znosimy te siły ścinające, które działają przykładowo na ścięgna, na więzadła kolanowe i Wykonujemy równie ciężkie ćwiczenie, ale z dużo mniejszym ciężarem, co też odciąża te więzadła. Mało tego. Wykonując bardzo długą pauzę, uczymy się prawidłowo oddychać przeponom, ponieważ e, czas pod napięciem mięśni wokół, wokół naszego. E, dolnego odcinka kręgosłupa, prawda? czyli ogólnie całego kor, mięśnie, dna miednicy, sama, sama przepona pracuje dłużej i ciężej niż jakbyśmy mieli zrobić jeden krótki przysiad. Więc można powiedzieć, że przysiad z bardzo długą pauzą jest świetnym ćwiczeniem na wzmocnienie ogólne brzucha oraz naukę oddychania. Jest też świetnym ćwiczeniem na to, żeby w ogóle nauczyć się odpowiedniego odbicia z przysiadu, bo y, można, można zastosować taki progres że, progres, że przez kilka tygodni wykonujecie siady z dłuższą pauzą. Potem tą pauzę y, zmniejszacie na rzecz dokładania ciężaru. Potem y, Robicie tylko krótką pauzę, a po niej lekkie odbicie, żeby wyczuć ten moment wychodzenia z dołu i mocniejszego spięcia brzucha, aby wygenerować jeszcze większą siłę. Potem już można wykonywać normalne przysiady, i sami zobaczycie, stosując taką technikę, właśnie e progresowania w tym ćwiczeniu, że. Że już automatycznie nauczycie się spinać w brzuch w odpowiednim momencie, żeby wygenerować jeszcze więcej siły i podnieść jeszcze większy ciężar, jeszcze bezpieczniej, ponieważ napięcie naszego brzucha zabezpiecza kręgosłup. Także sami widzicie, mamy tutaj do czynienia. Raz, progresja z. Tempem, długość pauzy się zmienia na przestrzeni tygodni. Z, poza tym zmienia się ciężar, ponieważ wzrasta coraz bardziej. Najpierw powolutku wzrasta w momencie, kiedy, e, kiedy robimy pauzę. No wiadomo, z tygodnia na tydzień, na tydzień dokładamy. Możemy też tą pauzę wydłużać. Załóżmy. Jeżeli się wdrażamy w to, przepraszam, że to jest takie chaotyczne, no ale sami widzicie, jak wiele jest tutaj możliwości, tak? Nie sam ciężar to jest podstawa całego progresu. Możemy właśnie zaczynać od krótkiej pauzy, zwiększać ją, zwiększać. Potem, jak już załóżmy, dochodzimy do takiej pauzy 3-4 sekundowej, to dopiero wtedy dokładamy troszeczkę ciężaru. Jak już zaczyna się robić bardzo ciężko. Zmniejszamy znowu tą pauzę, ale zwiększamy ciężar, a na końcu robimy to tak zwane podwójne odbicie, parę treningów, a potem przechodzimy na normalne siady, które już robimy elegancko. I w ten oto sposób Y, ćwiczenie, które było przeznaczone do takiej naprawy, do nauki oddychania, do wzmocnienia brzucha y, oraz oszczędzania kolan. Przechodzimy już do typowego y, trójbojowego przysiadu, które, na, który nam, y, no, który, jest, który jest po prostu docelowym naszym ćwiczeniem i y, zobaczcie, że w tym czasie każdy dołoży mnóstwo siły, ponieważ nadal robiąc dużo bardziej trudną wersję, jaką jest przysiad e, z pauzą, dokładamy tego ciężaru, a na końcu jeszcze dokładamy tego ciężaru w normalnym przysiadzie. To naprawdę się fajnie sprawdza. Podobnie jest, załóżmy, z wyciskaniem na ławce. E, w dolnej fazie wyciskania najbardziej pracują mięśnie piersiowe. Jeżeli ktoś ma duży problem z mięśniami piersiowymi, e, i chce je rozbudować. To warto jest wprowadzić dłuższą pauzę albo jeszcze dodatkową pauzę kilka centymetrów nad klatką piersiową. Żeby, żeby jeszcze bardziej utrudnić ten ruch, prawda? Wtedy zakres, ten zakres ruchu, w którym mięsień piersiowy najbardziej jest zaangażowany, bardziej go obciążamy, bardziej jest atakowany, że tak się wyrażę. Co jeszcze? Martwe ciągi, martwe ciągi z pauzą. Bardzo fajne ćwiczenie, które uczy nas wstępnego napięcia i ogólnie ogólnie uczy nas przyjęcia odpowiedniej postawy, odpowiedniej pozycji wyjściowej w martwym ciągu. To są ciągi z pauzą dosłownie z 2 cm nad ziemią. To jest zupełnie inne ćwiczenie. W moim mniemaniu zupełnie inne ćwiczenie niż taki typowy ciąg, ponieważ dolna faza jest jeszcze cięższa. Mało tego, znowu obciążamy kor, znowu yy, uczymy się oddychać, tego już nie będę powtarzał, ale jeżeli ktoś ma mega problem z ułożeniem się yy, nad sztangą, z ustawieniem odpowiednim, to jeżeli ta sztanga nam wisi na rękach dosłownie centymetr dwa nad ziemią, to my jesteśmy w stanie się mniej więcej sami ustawić do środka ciężkości tak, żeby to było dla nas jak najbardziej komfortowe. I wtedy dzieją się dwie rzeczy. Albo znajdujemy swoją optymalną technikę, albo wychodzą nasze błędy treningowe i załóżmy, zaczynamy się garbić, coś tam nam puszcza, no to wtedy też jest bardzo. Bardzo przydatne to ćwiczenie, bo, bo w momencie, jeżeli coś nam puszcza, no to lepiej jest puścić tą sztangę z wysokości 2 cm i nic sobie nie, zro nie zrobić, niż ciągnąć przez cały ciąg, zrobić jakiegoś potwornego garba i się uszkodzić. Więc znowu możemy progresować sobie długością pauzy, bądź też e, innymi parametrami zawartymi w tempie. I tutaj skupmy się teraz na. Na spowolnionej mm, ekscentryce, na fazie ekscentrycz, ekscentrycznej fazie rozciągania mięśnia. Z tego co wiem, to jest sporo badań, które mówią o tym, że hipertrofia zachodzi lepiej w momencie kiedy mięsień rozciągamy dłużej, siła również wzrasta bardziej optymalnie w tym momencie. Dlatego, jeżeli trener rozpisze wam większość ćwiczeń w Spowolnionej ekscentryce, nie obrażajcie się na niego, on chce dla Was dobrze. Mało tego. Poza tym, że załóżmy, robimy sobie przysiad z bardzo powolną fazą opuszczania, albo wyciskamy bardzo powoli opuszczając na klatkę piersiową, to mimo, że już nie weźmiemy tak dużego ciężaru, niż jakbyśmy to robili w taki klasyczny sposób. To jednak wysiłek jest na tyle duży, żeby stymulować te mięśnie do wzrostu nie tylko samej masy, ale również siły. Dlatego y, warto jest również stosować coś takiego, i tutaj również można zastosować progresję w tym tempie. Przykładowo, jest nam ciężko, wszystko nas boli, dobra, robimy dwie sekundy w dół, opuszczamy sztangę na klatę. Za tydzień. Robimy sobie z 2,5 sekundy, 3 sekundy w dół i tak dalej dochodzimy już do, e, do takiego tempa, jakie jest założone w, w danym treningu. Nie zawsze to trzeba robić, no, ale można, tak teoretyzuję teraz. Jeżeli ktoś ma z tym problemy, to warto się tego nauczyć. Jeżeli masz, masz z czymś problem i jest to dla Ciebie bardzo trudne, to dojdź do tego stopniowo i powoli, ale do tego dojść, a nie. Na każdym treningu popełniaj te same błędy, a potem 10 tygodni twojej pracy idzie w nie powiem gdzie. No, w każdym razie, jak już dojdziemy do takiego tempa, który nas interesuje, wtedy dopiero zaczynamy dokładać ciężaru. I jestem przekonany, że w tym już momencie będziemy na tyle pewni, na tyle będziemy mieli opanowaną tą sztangę, że ilość błędów wykonywanych w kolejnych treningach drastycznie spadnie. Po prostu czasami trzeba się zaadaptować do nowych, do nowych bodźców. I teraz tak, o, o tempie już więcej nie będę gadał, bo, bo, bo sporo już tego było, a można o tym gadać jeszcze godzinami, tak naprawdę. Swojego czasu temat mnie bardzo, bardzo fascynował, ale mamy również inne formy zmiany danego ćwiczenia. Może być to na przykład zakres ruchu. Zakres ruchu również może stać się parametrem naszego treningu, bo jeżeli mamy ograniczoną mobilność, wykonując martwy ciąg przykładowo, to możemy sobie zacząć od Rack puli albo od blok-puli i systematycznie z treningu na trening, powolutku zmniejszać te podkładki, które są pod naszymi y, talerzami. Prawda? Więc y, tutaj. Nie dość, że pracujemy nad wzmocnieniem mięśni, które są przykurczone, często mięśnie przykurczone są też osłabione. To jeszcze, nawet, nawet jeżeli nie progresujemy z ciężarem, to wzmacniamy swoją siłę, ponieważ ta sztanga z tygodnia na tydzień musi przejść jeszcze dłuższą drogę. I to można zrobić też w drugą stronę, w sensie. Nie tylko, że OK, wyciągamy ostatnią podkładkę z podsztangi sztangi, robimy już normalne, martwe ciągi, ale możemy podłożyć sobie coś pod nogi, stanąć na czymś i robić ciągi z deficytu. I to nam również utrudni znacznie bój, pomoże usprawnić działanie tych mięśni, które były wcześniej przykurczone. No i jest też świetnym akcesorium na przykład na, na lockout. Paradoksalnie mimo że mogłoby się wydawać, że tutaj lepiej będzie działać oderwanie, ale myślę, że właśnie zwiększenie zakresu ruchu za, za pomocą za pomocą na przykład podkładki pod nogami, wykonując martwy ciąg, wzmacnia wszystkie fazy tego boju, ponieważ jak już jesteśmy przy lokaucie, no to ta. Praca była wykonana dużo, więc, dużo mocniej niż jakbyśmy robili zwykły martwy ciąg i już jesteśmy zmęczeni. W przypadku, jeżeli macie problem z y, odcinkiem lędźwiowym i chcecie sobie y, odciążyć trochę y, odcinek lędźwiowy, nauczyć się trochę lepiej tych martwych ciągów, to myślę, że lepszym wyjściem będzie. Na przykład wprowadzenie ciągów deficytowych jeszcze z wydłużoną fazą ekscentryczną, po to, żeby maksymalnie utrudnić to ćwiczenie, ale jednocześnie zmniejszyć ciężar. Także ciężar jest dużo mniejszy niż jakbyście robili sobie ciąg klasyczny przykładowo. Ale praca włożona, wysiłek włożony w wykonanie danego powtórzenia jest tak duże, że spokojnie daje wam bodziec do wzrostu, do wzmocnienia siły, do wzrostu masy mięśniowej. I to jest właśnie taki meg, że można sobie utrudniać, nie dokładając ciężaru co na pewno wielu z Was przetestowało w czasie lockdownu, kiedy były siłownie pozamykane i mieliście tylko jakieś tam śmieszne handleny, to wtedy się robiło jakieś dziwne kombinacje, dokładało się gumy, albo, albo robiło się 10 sekund fazy ekscentrycznej, żeby, żeby jak najbardziej się zmęczyć w trakcie jednego powtórzenia, zamiast robić tych powtórzeń 300, załóżmy, nie? Chociaż też można progresować tak w powtórzeniach, żeby dojść do tych 300 powtórzeń, proszę bardzo, no ale wtedy od pewnego momentu już nie, nie robimy masy mięśniowej ani siły, tylko wzmacniamy wytrzymałość mięśniową, a później, e, później to już jest nawet praca tlenowa. E, a to taka tylko mała dygresja. E, kolejny przykład utrudnienia sobie e, ćwiczenia. Niestety w przysiadzie ciężko jest wydłużyć zakres ruchu, ponieważ no, sztanga cały czas jest w powietrzu. Nie opieramy jej o nic, tak jak w martwym ciągu, więc nie możemy na nic stanąć. Niemniej jednak można zmienić wersję ćwiczenia. Przykładowo, stając w trochę inny sposób, dając sobie jakieś podkładki podpięte. Wtedy nadal wykonujemy przysiad. To już mamy przysiad kolarski. E, i wykonujemy ten przysiad kolarski po to, żeby załóżmy bardziej zaangażować przednią taśmę. No i teraz tak, tutaj no, tutaj już nam przychodzi kolejny sposób na progres, bo możemy sobie wziąć jednego tygodnia bardzo niskie podkładki i wykonujemy przysiad. Potem jeszcze, potem większe podkładki, potem jeszcze grubsze, Aż wykonujemy ten przysiad kolarski na takich dość wysokich podkładkach. Załóżmy, jakieś dwa czy trzy talerze olimpijskie, alejko byłyby ok, jeżeli, jeżeli nie będą się ślizgać, oczywiście, nie. Chodzi mi tylko po prostu o wysokość. No i wykonujemy ten przysiad kolarski, nie dokładając nic ciężaru, tylko progresując w wysokości podbicia. Co się wtedy dzieje? Forma przysiadu się zmienia, bardziej angażujemy czwórki, można dołożyć również do tego tempo. Moim zdaniem tempo i pauza w przypadku takich ćwiczeń, gdzie kolano bardzo mocno wychodzi do przodu, jest obowiązkowa. Sam mam problem z kolanem od lat, więc, więc wolałbym w takich wypadkach za bardzo nie niszczyć sobie więzadał. Dlatego ta pauza, moim zdaniem, powinna być wprowadzona. No ale y, sam progres w tym wypadku zachodzi tylko i wyłącznie za pomocą wysokości podbicia. A potem, jak już dojdziemy do do odpowiedniej wysokości podbicia można sobie dorzuca, dorzucać ciężaru bo nie każdy będzie w stanie wykonać przysiad kolarski na bardzo, z, z bardzo wysokim podwyższeniem pod stopami. Podobnym przykładem jest takie ćwiczenie jak Queen Side Step Up, czyli po prostu taki step up, ale z czymś podpiętą. Prawda? Widziałem na różnych filmikach zachodnich, że specjalnie do tego ćwiczenia robią takie, takie konstrukcje, że, że, że po prostu stoicie na desce pod kątem, prawda? Tą deskę można jeszcze regulować, że ona się jeszcze bardziej podnosi, podnosząc nam piętę, no ale w naszych polskich warunkach, o ile nie jesteście jakąś złotą rączką, no to wystarczy po prostu podkładać sobie co tydzień jakieś. Wyższe podkładki, jakieś tam nie wiem, talerze, chociażby na siłowni, coraz grubsze, coraz większe, albo nawet dwa czy trzy, jeżeli macie akurat e, taką potrzebę, jeżeli ma to sens, oczywiście. No i tutaj również e, praktycznie na przestrzeni nauki tego ćwiczenia e, progresuje się wyłącznie. Wysokością podbicia, potem ewentualnie zmienia się tempo i, i dokłada się powtórzeń. Można również dołożyć obciążenia, czy to w postaci jakiejś kamizelki, czy też, czy też handli trzymanych w ręku, oczywiście, ale zazwyczaj jest to ćwiczenie po prostu rozgrzewkowe. Ma aktywować nam VMO, czyli mięsień krawiecki. Poprawić stabilizację kolana, i raczej nie jest to ćwiczenie wykorzystywane do, do jakiegoś budowania siły czy też masy mięśniowej, zwłaszcza że ruch zachodzi w bardzo małym e, zakresie ruchu. Dlatego to ćwiczenie praktycznie jest w tym ćwiczeniu, praktycznie progresuje się tylko wysokością podbicia i tyle. I stosuje się je na, na yy, rozgrzewkę. Czy mam jeszcze jakieś przykłady? Yy, form, no, teoretycznie jest ich. Teoretycznie jest ich bardzo dużo, tak. Yy, możemy też progresować w szerokości chwytu przy wyciskaniu leżąc przykładowo. Yy, jeżeli mamy. Yy, zmieniamy technikę wyciskania no to przez te kilka tygodni można sobie rozszerzać albo zwężać chwyt żeby się lepiej do tego przyzwyczaić jeżeli jest taka potrzeba nie? można sobie zmieniać formę ćwiczenia na przykład pochyleniem ławki tak, można sobie robić wyciskanie hunterkami z ławką coraz wyżej pochyloną żeby bardziej angażować barki chociaż Chociaż nie wiem, czy jest to jakiś, Czy ma to jakikolwiek, e, jakiekolwiek przełożenie? No ale w teorii się da, jeżeli ktoś znajdzie na to zastosowanie, które ma ręce i nogi, no to spoko. E, co jeszcze można? Można przykładowo. O, tutaj też jest, e, też jest ciekawy przykład. Wykonujemy wiosłowanie w opadzie tułowia, ale boimy się o plecy, prawda? E, no, to zamiast dokładać ciężaru, możemy się coraz bardziej pochylać, coraz bardziej e, aktywować górę pleców, prawda? Dociągać tą sztangę bardziej, tak jakbyśmy robili pendle, pendle row. E, fajne jest też odkładanie sztangi. Można przy wiosłach progresować z pauzą, ale już przy samej górze dopinając te mięśnie, żeby utrudnić sobie ćwiczenie. Na przykład jak nie mamy więcej ciężarów w domu. No, sposobów jest wiele. Sposobów jest naprawdę wiele. Z formą i tempem ćwiczeń można w naprawdę w fantastyczny sposób progresować, tylko teraz ostrzegam, żeby nie było teraz tak, że ktoś będzie sobie co tydzień coś zmieniał i, i nagle cały jego trening będzie skupiony na tym, żeby sobie utrudniać ćwiczenia i wykonywać je cały czas jedną sztangą. To nie jest po to, żeby docelowo faktycznie zbudować sobie jakieś fenomenalne wyniki siłowe, tylko to jest najczęściej po to, żeby. Yy, Oszczędzić jakiejś struktury, wzmocnić jakieś słabe ogniwa, prawda, nauczyć się czegoś nowego i doprowadzić swoje ciało do takiego stanu, żeby można było wykonywać normalne już boje takie jak na przykład na zawodach. Chociaż, jeżeli ktoś trenuje sylwetkowo, to może to tempo spokojnie sobie cały czas trzymać, cały czas sobie tym tempem rotować, po to, żeby nie nabawić się kontuzji. Więc, więc ma to również sens. No i to tyle na temat sposobów progresowania w treningu siłowym. No, odcinek był troszeczkę zagmatwany, więc reasumując, poza ciężarem, poza dokładaniem ciężaru, możemy dokładać powtórzeń, dokładać serii, możemy wydłużać bądź skracać tempo. Możemy zmieniać formę ćwiczenia, przykładowo zmieniając zakres ruchu, dokładając jakieś pauzy, dokładając na przykład gumy, o tym też nie mówiłem. No ale no, też gumami można progresować, prawda? Mamy różne grubości, różne opory gum. Dokładamy, załóżmy na początek cieniutką, żółtą, potem czerwoną, potem lecimy dalej aż do tej najgrubszej, jaką mamy. Yy, więc również... Zamiast ciężaru dodajemy gumy, ale to też, też właściwie jest tak, jakby progres z ciężarem. No bo tutaj chodzi o opór. Także, jak już, jak już wspominałem, mamy, mamy już przegadane ciężar powtórzenia, tempo, ilość serii ogólny tonaż, to też jest fajne i tutaj po prostu bierzemy sobie pod uwagę i ciężar, i, i serię, i powtórzenia i po prostu tak tym manipulujemy, zmieniając parametry żeby zawsze gdzieś tam w następnym tygodniu ilość ogólnie ilość kilogramów w danym ćwiczeniu była coraz większa co nie, nie ważne, czy to zrobicie dodatkowym powtórzeniem czy, czy dodatkową serią czy jakimś jakimś tam... Jakąś, jakąś dodatkową serię na mniejszym ciężarze przykładowo nie to jest już nieważne, Też to nasz może być świetnym narzędziem treningowym. Jeżeli lubicie liczyć, oczywiście. No i te formy przeróżne formy ćwiczeń jednego ćwiczenia, czy tam progresje, czy też regresje też mogą być wykorzystywane do progresowania i zdobywania lepszej kontroli siły oraz stabilizacji. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zachęcam do udostępniania materiału. Jeżeli Wam się podobał, subskrybujcie. Piszcie do mnie na mailo. Odwiedzajcie fanpage. Zajrzyjcie po prostu do opisu. To wszystko na razie. Hej!